Przechodzimy do punktu, drodzy Państwo, 10. To jest podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedle AGE w pierwszej części inwestycji. Drodzy Państwo, jest to dosyć nietypowa sytuacja, w której zostaliśmy w podstawie jako dzielnica. Macie Państwo treść projektu uchwały, więc wiecie, o co chodzi. Ja powiem w takim skrócie, drodzy Państwo, zostaliśmy do zaopiniowania dwa wnioski. Jeden dotyczący nadania nazwy ulicy, która ma połączyć nowe osiedle budowane przez osiedle Agra z ulicą Kosowskiego. I to osiedle, nazwa ta proponowana, proponuje się tutaj jako patrona tej ulicy Bolesława Orlińskiego, który faktycznie jest człowiekiem zasłużonym dla polskiego lotnictwa, a więc wpisuje się w tą tradycję, którą przyjęliśmy jako dzielnica związana z historią polskiego lotnictwa. Przypomnę, tutaj przecież było lotnisko Rakowice Czyżyny. Z tą tradycją, aby właśnie osiedlą i ulicą nadawać nazwy patronów wiążących się właśnie z polskim lotnictwem. Tak więc ta propozycja Bolesława Orlińskiego jak najbardziej spotkała się z zapotrzebnością zarządu, który przygotował ten projekt uchwały. Czego, drodzy Państwo, nie można powiedzieć o nazwie osiedle Avia, która zaproponowana została przez dewelopera i firmę Budimek. Czy dlaczego nie Avia? Myślę, kilka argumentów przemawia przeciwko tej nazwie. Oczywiście avis po łacinie znaczy ptak. Myślę, że tym kierował się deweloper, próbując narzucić tę nazwę. Natomiast równie dobrze moglibyśmy nazwać osiedle Ikari Dewe. Panie, o to chodzi, bo myślę, że mamy wiele zasłużonych podmiotów, jak chociażby dywizjony, których nazwy można nadawać naszym ulicom czy osiedlom. Natomiast jest tu też jeszcze jeden problem, drodzy Państwo. Jaką rolę powinien mieć deweloper, jeżeli chodzi o nadawanie nazw osiedlom i ulicom? Bo dzisiaj jest trochę prowadzona przez deweloperów polityka faktów dokonanych. Pewne nazwy, które funkcjonują na etapie kampanii marketingowej, która ma służyć tylko i wyłącznie sprzedaży mieszkań, no potem zaczynają funkcjonować w świadomości lokalnych mieszkańców, a następnie próbuje się je wprowadzić decyzją administracyjną. No myślę, że naszej zgody na to być nie powinno, bo to jednak my jako radni powinniśmy tutaj pewne kwestie rozstrzygać. A potem w uzasadnieniu ten przykład, drodzy Państwo, osiedla budowanego przy Carrefourze. No bo tam deweloper, nie znając zupełnie podziału administracyjnego Krakowa, nazwał to osiedle City Czyżyny Tower, a jest to osiedle znajdujące się już na terenie dzielnicy 16 Wieńczycy. A więc jeżeli oddamy deweloperom kwestię nadawania nazw osiedlom i ulic, no to, drodzy Państwo, będzie z tego tylko zamieszanie i nieporządek. Dlatego też my stoimy jako zarząd na stanowisku, żeby je zaopiniować negatywnie. Natomiast zaproponowaliśmy, żeby te bloki, które powstały, zostały włączone w osiedle obecnie istniejące drugiego pułku lotniczego, z tego tytułu, że po drugiej stronie pasa osiedla analogicznej wielkości w całości nazywa się osiedle dywizjonu 303. Stąd też, drodzy Państwo, taka nasza propozycja w tym zakresie. Tyle z mojej strony. I czy komisje opiniowały? Pan Bogdan. Tak, wczoraj żeśmy to rozmawiali na ten temat i to dość burzliwie w sumie, bo o to chodzi, że właściwie deweloper jako, że tak powiem, sprzedawca tych mieszkań marketingowo mógł sobie nazwać jak chciał, a tutaj powiedzmy sobie, no to jakby było drugiego pułku lotniczego i tutaj mamy w punkcie drugim o nadanie tym blokom kolejnych numerów w ramach istniejącego osiedla drugiego pułku lotniczego. I po tym fakcie możemy się zastanowić chwilę i dojdziemy do wniosku, z jaką ignorancją się nas tutaj traktuje. Więc proszę to przemyśleć, bo faktycznie ci deweloperzy już wchodzą na głowę, no komu tylko chcą. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że sprawa jest dość dyskusyjna. Warto dodać, że nie będzie chyba problemów z numeracją, bo numery rosną akurat w kierunku, w którym rozwija się osiedle, w tym kierunku rosną numery, więc będzie logiczna całość zachowana. Dziękuję Pani Maciu. Pani Zofia Dziarkowska, proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, Panie Przewodniczący, od kiedy ten grunt,
blisko Kerfura, na którym teraz wybudowano 5 bloków, należy do dzielnicy 16, bo on dawniej należał do nas. Granica dzielnicy leży tam, gdzie jest uliczka prowadząca do Leroy Merlin. Uliczka dzielnicy. Ale Kerfur należy do nas. Ale już on też nie. I ten grunt, przecież przewodniczący Ciesielski starał się o to, żeby ten grunt należał do dzielnicy 14 i podobno się wystarał. No tak, taką mam informację z kadencji. W ten przewrotny sposób jego oczekiwanie zostało spełnione, no bo chociaż na pewno nazwy. No właśnie. A uważam, że słusznie ta awia się powinna nazywać drugiego pułku. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy dyskusji? Nie widzę dyskusji. Czy zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęcie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję.